A więc bardzo serdecznie witamy na naszym pierwszym live'ie tutaj w Vivio, który będzie miał cykl pod tytułem Pogadajmy o zdrowiu. A bardzo nam miło, że nasi eksperci się zgodzili do nas dołączyć i wspólnie razem mam nadzieję, że poprowadzimy bardzo fajną dyskusję o zdrowiu ogólnym. Poruszymy trzy aspekty, to jest zdrowe odżywianie, zdrowe psychiczne i zdrowie fizyczne. Ja jestem Karolina, tutaj jest Elwira. No i będziemy prowadzić tą całą rozmowę. Zaczniemy od przedstawienia naszych gości. Tutaj mamy Monikę, tutaj mamy Angelikę, Patrycję, Beatę i Kupę. I teraz będzie bardzo fajnie, jeśli każdy z Was mógłby nam przybliżyć, czym się zajmuje, żeby nasi obserwujący mogli wiedzieć, z kim rozmawiamy. Kupa, zaczniesz? Tak się umawialiśmy. Tak, dokładnie, tak, zaczynaj. Nazywam się Jakub Popielacz, jestem trenerem piłki nożnej. Głównie to są właśnie moje działania, które tutaj najwięcej energii na to pożytkuję, ale oprócz też trenowania dzieci zdrowych, również zajmuję się piękną inicjatywą, czyli Mistrzami Świata, a więc zajęciami dla osób, które są niepełnosprawne intelektualnie. I ta inicjatywa się bardzo fajnie rozwija, ale myślę, że jeszcze będzie możliwość troszkę więcej i tutaj w szczegółach opowiedzieć o tej inicjatywie. A więc dalej mamy Beatę. Dzień dobry, nazywam się Beata Zajdel. Od 2 lat jestem związana z Vivio, piszę tutaj teksty. Jestem również psychologiem, od niedawna psychodietetykiem i studentem podejścia psychoterapeutycznego. I będę tutaj z koleżankami i kolegą rozmawiać o zdrowiu. Dalej mamy Patrycję. Patrycja Niepokój. Ja z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Od ponad 10 lat jestem też trenerem personalnym. Jakiś czas prowadzimy już swoje studia treningowe, gdzie spotykamy się jeden na jeden z klientami, pracujemy bardzo indywidualnie. Od jakiegoś czasu weszliśmy także tutaj na ten rynek lokalny w Brzozowie. Zapraszamy jakby co. I chyba tyle. Angelika? Angelika Sowa, bardzo mi miło. Dietetyk kliniczny z pasji i zawodu. Od 4 lat prowadzę własną poradnię dietetyczną AS Dietetyk. W Rzeszowie mam taką główną siedzibę, a tutaj czasami jestem w Jasińcu-Rosianej, także pewnie niektórzy mnie tutaj z okolic znają. No, na co dzień zajmuję się pacjentami, oczywiście, którzy chcą zredukować wagę ciała, dobrze się odżywiać, także mówię, dlatego tu jestem i poruszamy ten temat. No, ale też oczywiście jako dietetyk kliniczny borykamy się tutaj z chorobami niedozależnymi, także tutaj jeśli chodzi o pacjentów takich klinicznych, to również moja działka, także miło mi za zaproszenie i dzisiaj myślę, że poruszymy bardzo fajne tematy. I zostaną jeszcze Monika. Cześć kochani, dziękuję bardzo Wam za zaproszenie, dziękuję Vivio. Słuchajcie, fajnie było się spotkać w takim gronie. Ja jestem fizjoterapeutą z ponad 10-letnim doświadczeniem. Prowadzę tutaj w Brzozowie od również 4 lat gabinet Verde Physio. My trochę z Angeliką jesteśmy wspólnie, z tego względu, że nasza przygoda zaczęła się niemal w tym samym momencie, także fajnie, że dzisiaj się tu widzimy. Miło. Fizjoterapia, tak? Więc zdrowie jak najbardziej. Bardziej to ten moment, kiedy już się pojawia jakiś problem, czy to kontuzja, czy konkretna choroba. Także myślę, że o tym też porozmawiamy szczegółowo w niektórych kontekstach, które się dzisiaj tutaj w pytaniach pojawią. Także zapraszam Was wszystkich i mam nadzieję, że będzie pogadanie o dużo fajniejszych rzeczach niż tylko same choroby. Mam taką nadzieję, bo zdrowie to nie tylko choroby. Ale tak, też ważnym aspektem jest zapobieganie, prawda? Tak. Tym urazom, więc to jest też jakby ciekawe. Tak, dokładnie. Super, to skoro się już wszyscy troszkę poznaliśmy i zrobiło się fantastycznie i luźno, przejdziemy, słuchajcie, do pierwszego pytania z dziedziny zdrowia ogólnie. Właśnie, słuchajcie, czym jest dla Was zdrowie? Kto chce zacząć? Kto chce zacząć? Wszyscy patrzą na mnie. Tak, się mówiłeś. Więc tak, generalnie jest to najtrudniejsze pytanie, jakie mogło dzisiaj paść. Łatwiej byłoby mi powiedzieć, jak możemy dbać o zdrowie, jakie działania można podejmować, ale generalnie czym jest dla mnie zdrowie? Jest to jakby chyba pewien jakby optymalny stan naszego organizmu pod kątem fizycznym, ale też nie fizycznym, tylko też mentalny, więc super, że jest z nami Beata. Też nie ukrywam, że aspekt psychologii, ta dziedzina jest dla mnie taką dziedziną, która bardzo mocno mnie interesuje, gdzieś tam cały czas
Czytam, podglądam, bo jak wiadomo w pracy trenera te elementy psychologiczne są bardzo ważne, a niektórzy trenerzy nawet wskazują, że bardziej bazują na psychologii niż na samym aspekcie szkoleniowym. Generalnie super jest właśnie to, że mamy takie grono tutaj gości i jakby są te różne obszary, które całościowo się będą składały na to, że będziemy mogli skutecznie porozmawiać o zdrowiu właśnie. No, definicja zdrowia to jest tak, kogo by nie zapytać, to dla każdego będzie trochę co innego, tak? Nie ma jednej takiej super ogólnej definicji zdrowia, gdzie mamy pewne normy, pewne rygory. No my jako medycy trzymamy się na pewno takich norm ogólnie przyjętych, chociażby normy morfologiczne, tak? Jedno z podstawowych badań, gdzie pewnie łączy się nam ta cała morfologia, więc mamy pewne normy, natomiast one też wiemy, że zmieniają się w zależności od pory roku, w zależności od tego, czy mamy pracę siedzącą, czy mamy właśnie bardziej aktywną, więc tak naprawdę tego hasła zdrowia nie damy rady zamknąć w taką jedną definicję w 5 zdań, tylko musimy to dopasować do tego, z kim rozmawiamy tak naprawdę, więc to zdrowie będzie tak trochę podzielone. Dokładnie, jest takie stwierdzenie, że to jest taki dobrostan fizyczny i psychiczny, więc tutaj tak naprawdę no, wszystkie nasze działki, jak tutaj siedzimy, to jest takie połączenie wszystkiego w całość, ale mówię, no zdrowie, chyba tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć tak dokładnie definicji zdrowia teraz, w tym momencie, bo każdy to interpretuje troszeczkę inaczej. Jakby zbiór wszystkich 100 osób, moim zdaniem. To będzie zdrowie wtedy, no tak? Ja tak, powiedzieć, że zdrowie to taka samodzielność w wykonywaniu chyba wszystkich czynności. Dla moich pacjentów na przykład zdrowie to jest taki moment, gdzie samodzielnie są w stanie wykonać na przykład pewne czynności dnia codziennego, tak? Pacjenci po uszkodzeniach mówią często, będzie fajnie, jak odzyskam możliwość normalnego funkcjonowania samodzielnego. Więc to myślę, że jest taka fajna definicja zdrowia, że niekoniecznie te super perfekcyjne wyniki mieszczące się w normach i w tabelkach, tylko właśnie samodzielność ruchowa, samodzielność właśnie myśleniu też tak samo, więc żeby nie być zależnym stricte od kogoś bądź od jakiegoś urządzenia, tylko właśnie mieć na tyle fajny komfort własnego organizmu, żeby poruszać się kompletnie samodzielnie. Tak, to co powiedziałaś, generalnie aspekt zdrowotny musi być zawsze postrzegany chyba przez pryzmat indywidualny, prawda? Bo dla jednego człowieka zdrowie to może być to, co mówisz, pokonywanie własnych barier, załóżmy przejście ponad niskim płotkiem, dla jednego może być wielkim ograniczeniem i problemem. A wiadomo, zawodowy sportowiec, który gdzieś tam zdobywa medale, mistrzostwa, zrobi to jeszcze inaczej, całkowicie. Dokładnie, będzie szukał innych swoich wyzwań, więc to musi być zawsze dopasowane do konkretnego człowieka. Jak poruszony był temat samodzielności, to jestem ciekawa, w jaki sposób Wy patrzycie na osoby, które samodzielnie szukają sobie diety, samodzielnie sobie dobierają plan treningowy. Czy my poprzez takie staranie jesteśmy w stanie zrobić sobie krzywdę? No bo teraz wiele influencerów, kupcie mój plan treningowy i wtedy będziecie mieć super sylwetkę, schudniecie, bo o to przecież wszystkim chodzi. Jak Wy jako eksperci reagujecie na właśnie taki kanon piękna, który niejako jest nam narzucany? Tak, i czy uważacie, że konsultacja ze specjalistami jest konieczna, jeśli ktoś chce tak w pełni zabrać, zadbać o zdrowie, czy można to zrobić samodzielnie? No to może ja zacznę, bo chyba dietetyka to jest taki najszerszy temat, że ludzie szukają tych diet na internecie, wykupują sobie gotowe plany dietetyczne. I to jest tak, z jednej strony to nie jest złe, bo to jest fajne, że w ogóle ludzie się tym interesują, że chcą szukać rozwiązań, że szukają jakby odpowiedzi na swoje pytania, tylko niestety internet nie jest dla nas źródłem wiedzy, źródłem informacji, które nie zawsze są sprawdzone, nie zawsze są prawidłowe i naprawdę w tych wszystkich informacjach my musimy znaleźć coś dla siebie i taką odpowiednią informację. I tak naprawdę uważam tutaj, że jeżeli ktoś chce faktycznie dowiedzieć się, jaka jest prawda na dany temat, no to konsultacja jednak z tym specjalistą, ja uważam, że jest dla mnie no, jedną z takich podstawowych rzeczy, bo jeżeli ktoś sam na własną rękę próbuje chociażby diety, to ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że tak, może sobie zrobić krzywdę. I takie osoby później do mnie trafiają i niejednokrotnie jest to problem, gdyż no później właśnie, tak jak Monika mówi, problemy morfologiczne, problemy ze stanem zdrowia, z wynikami badań, to wszystko tak naprawdę się bierze właśnie z takich rozchwiań czasami dietetycznych, więc tutaj moja opinia jest taka, że jak najbardziej uważam, że konsultacja jest ważna, ale to, że ludzie szukają tych informacji, to jest już dla nas, myślę, specjalistów taki sygnał, że ludzie chcą wiedzieć i to jest moim zdaniem takie najfajniejsze w tym wszystkim. A Patrycja, jak to jest u Ciebie? Ja mam gro klientów, którzy gdzieś tam zaczynali właśnie sami. Dochodzą, fajnie, super, ja jak najbardziej jestem na tak, żeby wszystko sobie gdzieś tam spróbować, zrobić samemu, ale dochodzi się w pewnym momencie do takiej jakiejś bariery, gdzie nagle
chcę przejść coś bardziej, powiedzmy, profesjonalnie. Chodźmy, zostańmy może przy tym bieganiu, które jest gdzieś tam najłatwiej dostępne przez wszystkich. Czyli ubieramy pierwsze trampki, lepsze z brzegu, idziemy biegać. I nagle tak, bolą mnie kolana, ewentualnie coś się dzieje innego, coś, czyli znaczy, że coś jest nie tak. Albo super, dobra, biegamy dalej, nic się nie dzieje, ale chciałbym zrobić coś więcej. Chciałbym osiągnąć lepsze wyniki. Chciałbym, nie wiem, wejść zamiast ze ścieżki koło domu, iść biegać na stadion. No i nagle zaczynają się takie bariery i, no nie wiem, pytania, o tak. Więc ja uważam, że w tym momencie fajnie jest właśnie znaleźć tego specjalistę, czy ewentualnie jakieś takie bardzo wiarygodne źródło, bo już nawet nie mówię personalnie, że to trzeba do kogoś osobiście iść, bo przy dzisiejszym dostępie do wiedzy to możemy załatwić przez internet, czy w jakiś inny sposób, czy nawet przez takie panele rozmów, na pewno to będzie super źródło informacji, ale trzeba sobie znaleźć właśnie to takie, właśnie to wiarygodne, sprawdzone źródło informacji i na tym się opierać, na tym bazować. Może fajnie by było rozwiać takie pytania, bo często to jest tak, że może internet jest fajnym źródłem takich podstawowych informacji, ale pacjenci czy klienci zawsze mają takie pytania perełki. A co jeśli? A co dlaczego? Tak? I wtedy no, internet nam nie tylko jest w stanie odpowiedzieć, jaki mamy stan zdrowia nasz, co mamy w tych wynikach, czy chociażby z czym się borykamy na co dzień, w jakim jesteśmy momencie. I no, jeżeli nie znajdziemy takiej odpowiedzi, to fajnie jest wybrać się do specjalisty, porozmawiać, nawet rozwiać te swoje wątpliwości. Także chyba nawet pod tym względem fajnie jest przyjść i porozmawiać, spotkać się właśnie. Ja myślę, że też w takich spotkaniach jeden na jeden, gdzie jesteśmy my jako klient czy pacjent i specjalista, mamy trochę więcej odwagi, żeby właśnie o takich swoich niuansach być może porozmawiać. Nie? Może w tą stronę. I też uważam, że warto, bo jednak no, nasze zdrowie bardzo łatwo je stracić albo przynajmniej pogorszyć tak, żeby niestety później przez długie lata, długie miesiące, czy to kontuzją, czy niefajnym odżywianiem, gdzieś tam wychodzić, więc po co ryzykować, tak? Ja zawsze twierdzę, że nie ma sensu ryzykować aż tak, no bo na szali jest nasze zdrowie i nasze samopoczucie. I nie tylko współczujemy sobie, że o, w danym momencie zrobiliśmy sobie krzywdę, ale pewnie jesteśmy wyłączeni z życia zawodowego, pewnie ktoś w domu narzeka na nas, że kurczę, miałam iść z tobą na spacer, nie pójdę, bo ty masz kontuzję, tak? Albo sami na siebie jesteśmy źli, że fajnie było zadzwonić do Angeliki i powiedzieć, Angelika, ułóż mi tą dietę, a nie po prostu ja żyję na jednym herbatniku dziennie, no. Ale wiecie, czasami tak jest, że ludzie właśnie to, co właśnie tutaj mówimy, że ludzie dochodzą do takiej ściany, w której się... I często właśnie takich pacjentów, którzy próbują i próbują i próbują i nie wiem, mija miesiąc, drugi, trzeci, czwarty i jak już do mnie przychodzą, to mówią, Boże, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłam? Bo ja na przykład rok pracy, jakichś ćwiczeń, w ogóle katorgi, jakiegoś głodzenia się, teraz załatwiłam powiedzmy 2-3 miesiące. I to jest jakby takie też moim zdaniem strata czasu dla tych ludzi, tak? I też to, jak oni się do tego nastawiają, bo też mam grupę pacjentów, którzy twierdzą, że no przecież skoro, nie wiem, zastosowałem wszystkie zalecenia, no to i to nie działa, to i tak mi nikt nie pomoże, tak? Tylko właśnie trzeba próbować i szukać właśnie konkretnej osoby, która przy konkretnym przypadku tutaj będzie pomagać, także... Dobrze mówisz. Chyba Beata może nam powiedzieć najwięcej o tym, jak takie błędy deprymują później, jak się fajnie, czy fajnie, niefajnie ludzie poddają i na starcie tej swojej przygody skreślają chyba wszystko. Tak, zgadza się, jak informacje są z takich niesprawdzonych źródeł. Często nie są to takie rzetelne informacje, prawda? I mogą sprawić, że zamiast dbać o to zdrowie, człowiek sobie je pogarsza lub wynajduje sobie jakieś choroby, których tak naprawdę nie ma, bo znajduje jakieś opisy symptomów. W internecie. Tak. Wujek dobra, wszystko wyleczy. Tak, więc ja myślę, że tak na co dzień dbanie takie o siebie bez specjalisty, no jak najbardziej. Trzeba starać się o te zdrowe posiłki, o ruch, o relacje z drugim człowiekiem, dobre relacje z drugim człowiekiem. Ale jeżeli mamy jakiś problem, albo czujemy, że potrzebujemy się skonsultować w jakiejśkolwiek sprawie odnośnie swojego zdrowia, tak, zdecydowanie zgłosić się do specjalisty. Ja bym jeszcze chciał, jeśli mogę, o tym temacie w kontekście mojej dyscypliny powiedzieć, to też uważam, że kluczowe jest środowisko, w którym się znajdujemy i jakie mamy cele. No bo załóżmy, jest młody Jasio, który chce być piłkarzem, prawda? Albo jest młody Jasio, który tylko chce w piłkę sobie grać z kolegami na potrzeby własnego zadowolenia, prawda?
to zwykły SKS w szkole, prawda, czy tam gra taka podwórkowa z kolegami na osiedlu, jeśli on będzie zadowolony i ma cele, które są dopasowane do tego, co on na co dzień robi, to wszystko jest okej, prawda, ale jeśli ktoś chce być piłkarzem zawodowym, mówię na przykładzie mojej dyscypliny, no to absolutnie musi trafić pod oko trenera specjalisty, ale to też nie zawsze wystarcza. Kluczowe jest też właśnie środowisko, czyli grupa, zespół, w którym dany zawodnik funkcjonuje, tak aby mógł się po prostu optymalnie rozwijać, prawda? No i chyba nie podcinanie skrzydeł właśnie w tym środowisku najbliższym, jak już zaczynamy jakąś przygodę, czy to z treningiem, czy z dietą, czy właśnie z fizjoterapią, zaczynamy robić coś dla siebie, to fajnie by było nie deprymować właśnie tej osoby, tylko wręcz przeciwnie, nie podcinać skrzydeł, ale dodawać właśnie tej energii, motywować, pomagać, wspierać, żeby nie było takiego, że... A to jest chyba częsty problem, mi się wydaje, jest, tak? Na przykład ktoś w domostwie chce pójść, ruszyć na przykład na jogging, nie wiem, pójść na siłownię i są dwie opcje, albo jest aprobata bliskich, dobra, super, fajnie, idziemy, nawet razem, prawda, albo ojejciu. Znowu to dziewczynasz. Tak, który to już raz, tak? Znowu to nie dojdzie, tak, ale wymyślasz. Więc myślę, że też świadomość ludzi, bo tak mówię, na ten ruch, z mojej perspektywy, gdzieś tam z moich takich obserwacji wynika, że na ruch i na to, co jest dla nas ważne, zawsze nam brakuje czasu. Tak. Bo się mówi, że nie dzisiaj, to może jutro. To jest fajna wymówka, zawsze tak. się mówi, nie i to jest czasu. Najwygodniejsze, prawda? Generalnie do wszystkiego praktycznie. Tak, dopóki jesteś, powiedzmy, zdrowy i nie ma problemu właśnie z kręgosłupem, z kolanami, z twoją psychiką, okej. Okay. Ale w momencie, kiedy się pojawia problem, to wtedy jest to nagle jest rzeczywiście zamieszanie, prawda? Więc myślę, że taki przekaz, który z tego powinien popłynąć, to dbać o zdrowie, robić to właśnie względem własnych potrzeb, tak? Im wyższy pułap chcemy osiągnąć, tym uważam, ta bliskość specjalisty jest ważniejsza. Im to chcemy robić rekreacyjnie, to myślę, że jeśli nawet oprzemy się na jakiejś sprawdzonej literaturze, prawda, fachowej, to też te informacje możemy zdobyć i sobie z tego pięknie korzystać. Wspomnieliście, no. Taka myśl jeszcze pojawiła a propos braku czasu. Jest takie powiedzenie, medytuj 15 minut dziennie, chyba że nie masz czasu, to wtedy medytuj dłużej. Jakie tak, fajne. Punkt. No. Ja mam tutaj pytanie, bo nasunęło mi się, gdy rozmawialiśmy, że czasem ludzie zgłaszają się, gdy jest już za późno, ale też, że gdy my podejmujemy jakąś decyzję, czy chcemy coś zrobić z własnym zdrowiem, to jesteśmy niejako, po co, na co ci to, bez sensu dajesz pieniądze i tak dalej. A chcę iść do psychologa, bo czuję, że mam jakiś problem psychiczny, chciałabym z nim pomóc. Po co pójdziesz? Przecież pogadaj z przyjacielem, jest inaczej. Beata, czy u ciebie jest teraz tak, że jest większa otwartość na to, żeby porozmawiać o zdrowiu psychicznym, żeby jak najlepiej pomóc tym osobom, czy dalej jest takie, że może bym poszła, ale nie za bardzo wiem. Jak to teraz wygląda? Znaczy, ja myślę, że to się zmienia. I ludzie są coraz bardziej otwarci na spotkania z psychologami, z psychoterapeutami, z lekarzami, psychiatrami. Ale często jest, wciąż zdarza się, że jeżeli ktoś idzie do psychologa, to na przykład najbliżsi mu mówią, a po co to robisz, przecież nie jesteś chory, a nic ci nie dolega, twoja głowa jest w porządku, a nie tylko osoba chora psychicznie idzie, zwraca się o pomoc do specjalisty, prawda? Mamy różne kryzysy w życiu, czasami po prostu troszkę gorzej się czujemy i potrzebujemy wsparcia, więc nie trzeba być chorym psychicznie, żeby iść do specjalisty z dziedziny psychologii czy psychiatrii. Warto jest się obserwować i jeżeli mamy taki okres w życiu, że czujemy się trochę gorzej, to trwa przez dłuższy okres czasu, warto to skonsultować, bo może coś się zaczyna, a może po prostu mamy kryzys i potrzebujemy go przepracować. A jeszcze mam takie pytanie, czy u Was pojawiają się na przykład takie osoby, które przyszły na siłę, bo ktoś ich wysłał? Macie często do czynienia z takimi ludźmi i jak Wy wtedy reagujecie? Na siłę nic ani w żadnym aspekcie zdrowia nie zrobimy. Musimy dojść do takiego momentu, w którym to my sami decydujemy się, że tak, dzisiaj jest czwartek, 7 kwietnia, decyduję się na to, że od dnia dzisiejszego zaczynam swoją przygodę ku lepszemu ja.
Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś mówi, no idź, bo ona jest fajna, bo ona na pewno coś ogarnie, na pewno ci on pomoże, tak? Kuba jest super wygadany, zagada cię i zrobicie świetnie trening, to nie działa. A dziecko nie chce. Nie chce, tak. I to działa i z dziećmi, i to działa z dorosłymi, i nie tylko właśnie ten aspekt, że podcinamy sobie skrzydła, tak, gdzieś tam w domu i mówimy, daj ze spokój, tam będziesz biegał 3 sekundy i tyle. Natomiast właśnie my sami, jeżeli nie jesteśmy na to psychicznie i wewnętrznie gotowi, czyli właśnie to, co mówi Beata, jeżeli mamy jakiś gorszy moment w sobie, to nie będzie tak, że jeżeli ktoś nas wyśle, nawet nam zapłaci za tą wizytę, za to spotkanie, czy kupi super full pakiet dietetyczny i da nam jako takiego pięknego gotowca, jeżeli my tego sami w głowie po prostu nie zaakceptujemy, że chcemy po prostu tej zmiany i że spróbujemy, to moim zdaniem nic się takiego nie wydarzy. Ja się tak troszeczkę nie do końca zgodzę, bo czasami potrzebujemy takiego bodźca. Ja widzę po swoich klientach, mam dużo klientów, którzy po prostu dostali pakiet treningów personalnych w prezencie. Ja się zawsze śmieję, zwłaszcza gdy kupują to panowie, mówię, uwaga, strasznie, bo zaraz przyjdzie żona i powie, co gruba jestem. No ale słuchajcie, często się nam zdarza, że właśnie albo z tego pakietu, albo ktoś przyprowadza, powiedzmy, drugą osobę, bo ona nie wie, co ze sobą zrobić. I to jest ten bodziec taki, że te osoby zostają. One nagle dostają takiego, może rzeczywiście, może powinnam to zrobić, może spróbuję. Fakt faktem, że później to się tworzy nawyk, więc to już jest potrzebne gdzieś tam nam do życia, ale czasami właśnie trzeba takiego bodźca, gdzie sami nie wiemy, co ze sobą zrobić. I ktoś nam po prostu pokaże, a spróbuj tego. A to może tak od nas też zależy. Też od nas, tylko że wiecie, to są takie dwa światy. Wiadomo, bo nic na siłę, ale czasami trzeba po prostu... Tak, ale są dwie zależności, tak? Czy jeżeli ktoś nie wie, co ze sobą zrobić, albo to, że po prostu no nie chce, tak? Bo są takie osoby, które po prostu one nie chcą, ale nie wiem, lekarz mi kazał i kazał mi przyjść, bo muszę schudnąć, bo nie wiem, nie będę mieć operacji i tak dalej. To są takie rzeczy, że oni się na to decydują, bo coś, tylko że to właśnie od nas dużo teraz zależy, czy my jesteśmy w stanie ich przekonać, że warto, że to, co oni zmienią, to wpłynie na to i będzie okej, że to im, nie wiem, nie utrudni życia, że to moim zdaniem to też dużo od nas w tym momencie zależy, bo mówię, no ja jestem dietetykiem, jestem psychodietetykiem, absolutnie, ale tak naprawdę już w swojej pracy, no nie da się chyba tych dwóch działek u mnie rozłączyć, tak? I często właśnie, tak jak mówiliśmy jeszcze o tym zdrowiu psychicznym, o tym, że jakieś jeszcze sytuacje różne wychodzą na jakichś tam spotkaniach właśnie oko w oko, to tak naprawdę mam grę pacjentów, którzy gdzieś tam przychodzą z problemem dietetycznym, ale wychodzi na to, że ten problem dietetyczny ma źródło gdzie indziej, tak? Więc my tutaj jakby wszystkie tu nasze osoby powinniśmy dużo współpracować w takich tematach, bo tak naprawdę temat nie kończy się na jednej sprawie zazwyczaj. I ja to też widzę u swoich pacjentów i mówię, i ta rozmowa, i to, jak człowiek podejdzie do konkretnej osoby, moim zdaniem jest takie najważniejsze, bo ja to zawsze powtarzam, bądźmy ludźmi dla ludzi, nigdy nikogo nie oceniajmy z góry, zawsze bądźmy dla siebie po prostu wyrozumiali i taka osoba też się otworzy. Więc jeżeli jakiś problem wychodzi jeszcze w trakcie, to tak naprawdę my możemy też ją pokierować, tak? Dokładnie. Więc nie wiem, nie ruszam się, więc mam złe odżywianie, no to fajnie tak iść do fizjoterapeuty, tak? To może coś tu się dzieje takiego, że jest ci się ciężko poruszać, tak? Tak samo jak no, zdrowie psychiczne, no to mówię, moja działka i Beaty to jest takie... Mocne połączenie. Bardzo mocne i mówię, często mówię, no mówię, ja myślę właśnie o tych studiach, tak? Bo tak naprawdę, słuchajcie, my na co dzień sobie radzimy z historiami, jak nie rozpotykam dziennie 15-20 osób u siebie w gabinecie i to jest 15-20 historii zupełnie różnych osób i to jest dla mnie mega ciekawe, ale też mega wyzwanie w tym momencie, więc tutaj no mówię, z doświadczenia widzę, jak to wygląda. Jak tutaj już nawiązałaś do tej aktywności fizycznej, to może powiecie nam, czym jest dla Was ta aktywność fizyczna i może jakie aktywności fizyczne polecalibyście osobom właśnie, które chcą jakby coś zmienić, chcą właśnie rozpocząć tą przygodę nowego ja. I może są jakieś aktywności, które Wy polecacie, które sami lubicie. Ja znowu tak tutaj szalony jesteście. Jestem rodzynkiem, a tak mnie tutaj rzucacie. Musimy o Ciebie zadbać. Aktywność fizyczna czym dla mnie jest? Myślę, że jest to pewien przemyślany plan właśnie różnych działań, które służą temu, żebyśmy te swoje parametry podnosili albo utrzymywali. Też padło wcześniej pytanie, jaką aktywność
wybrać. Wydaje mi się, że przede wszystkim te aktywności, które nam służą i które lubimy, bo nikt nie chce robić czegoś na siłę, więc generalnie szukać takich możliwości, takich aktywności, które dają nam satysfakcję, dobre samopoczucie, które nas nie męczą, aczkolwiek też ideą i misją jakby sportu zawodowego jest to, że szukamy tych wyzwań, ale mówię, jeśli mówimy o przy okazji Światowego Dnia Zdrowia, to musimy mówić o zdrowiu i o takiej bardziej rekreacji niż o sporcie zawodowym, bo jak wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, sport zawodowy niestety nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Takie są fakty, więc generalnie można zacząć, jeśli ktoś siedział ostatnie pół roku przed telewizorem, to zachęcam do prostego spacerku. Można wsiąść na rower, zacząć od takich elementów, które naprawdę będą łatwe, przystępne i będą dawały nam w jakiś sposób satysfakcję, a potem jak poczujemy, że jesteśmy w tym systematyczni, nasz organizm będzie w stanie pokonywać jakieś tam wyższe bariery, to wtedy możemy się przerzucić na maratony. Tak naprawdę musimy dopasować aktywność fizyczną do naszego stanu zdrowia, to jest punkt pierwszy, ale musimy dopasować ją do naszego wieku. No przecież nie powiemy osobie, która ma, no dajmy na to 70+, nie powiedzmy, że nagle ma zacząć biegać codziennie 3 km, ponieważ dla większości osób to będzie po prostu technicznie nierealne. Więc na starcie fundujemy sobie no takie niesamowite faux pas. Więc zaczynamy od tego, kto nas pyta o rodzaj aktywności fizycznej. Dzieciakom, młodzieży, osobom w wieku 30, 40, 50+. Zawsze powtarzam, że można wybrać taką aktywność, która po prostu się podoba, którą się lubi, która fajnie wygląda, gdzie mamy blisko, czy mamy blisko na siłownię, czy mamy blisko na kort tenisowy, czy mamy blisko właśnie gdzieś tam na spacer. Zacząć od tego, co mamy pod ręką, a dopiero później poszukać tego, co nas bardziej interesuje. Dokładnie, to musi być też dopasowane do tego, mówię, tak z perspektywy moich pacjentów, jeżeli mamy jakąś dużą otyłość czy nadwagę, no to tutaj my nie możemy od razu powiedzieć, że nagle biegaj, tak? I to jest w ogóle jakby no, fizycznie niemożliwe, tak? Ale też często pacjenci do mnie przychodzą i pytają tak, dobrze, to ja mam od razu zrobić dietę i jaka aktywność do tego? Ja to zawsze powtarzam, słuchajcie, na spokojnie, bo nigdy wszystkich srok za ogon nikt nie złapał i nie było dobrze i my musimy jakby do tego podejść tak bardzo racjonalnie i właśnie to, co Kuba powiedział, jeżeli, nie wiem, nigdy nic nie robiłeś, nie byłeś jakoś aktywny fizycznie, zacznij od spaceru. Już te pół godziny spaceru dziennie już jest fajną tą aktywnością. A wiecie, najfajniejsze chyba, co zauważam swoich pacjentów, jest to, że ja ich nawet tak nie przymuszam na początku. Słuchajcie, nie, skupcie się na tej diecie, skupcie się na tym, żeby zrobić sobie te posiłki, przygotować to wszystko, bo to jest też dla Was nowość, ja to też rozumiem. I naprawdę, gro pacjentów, jak ja ich gdzieś tam później obserwuję, oni już po, nie wiem, pierwszym miesiącu, drugim, jak na pierwszej wizycie mówili mi, nie dadzą rady, oni po prostu nie mają czasu, wszystko ich boli i tak dalej, nagle jest tak, a zacząłem chodzić na fitness, a zacząłem, nie wiem, grać coś tam, a rower włączyłem. Wszystko jest super. Wszystko powiązane i to jest chyba najfajniejsze, że ludzie tak naprawdę, ja im to zawsze powtarzam, wy sami odnajdziecie coś, co wam będzie najłatwiej zrobić, najprzyjemniej, będzie dla was takie korzystne i z czego czerpiecie tą frajdę taką też, bo taka powinna być też aktywność fizyczna. Najtrudniej jest zacząć, tak? Tak. Później już dokładnie. Z górki, tak. Się przyzwyczaj. Ale jeśli też kupiliśmy tak różowe buty do biegania, to nie zaczniemy w tych butach uprawiać jogi, tylko zaczniemy biegać, więc to też jest fajne. Ale znam gościa, który kupił porządne buty, porządny dres i nie ubrała nie raz. Jak nie biegał, tak nie biega, więc zostawiam. Ale miał marchewkę. Na pewno, prawda, i profilaktyka, jakby nastawienie, czy świadomość człowieka, to będzie zawsze kluczowa kwestia. Tak. Ja chciałam tylko zaznaczyć jeszcze jedno, że mi się przynajmniej tak wydaje i ja tak jak spotykam ludzi, bardzo często aktywność fizyczna jest właśnie mylona z pojęciem uprawiania sportu. Aktywność fizyczna to jest praktycznie wszystko, co robimy. Nawet podejrzewam, jak ustalasz kaloryczność, to też są te współczynniki aktywności fizycznej. No. Tak, słuchajcie, mam swoje, przepraszam, przerwę, mam gabinet na trzecim piętrze. Bez windy. I moi pacjenci mówią tak, pani chce nas wykończyć. Albo tak, no ja nie dziwię się, to jest idealne miejsce dla dietetyka na gabinet. I ja mówię, i wiecie co, i naprawdę, to jest takie śmieszne na pierwszej wizycie, jak ktoś przychodzi i mówi coś takiego, ale później jak wychodzi, na przykład pierwsza wizyta jest z zadyszką, ale jak już słyszę, jak już idą na drugą. I jak wchodzą, i jest takie... Ja mówię tak, windę zrobili nam, czy co? A oni, nie, już widzę, że na przykład oni sami się łapią, że nawet wiecie, po miesiącu powiedzmy diety i oni im jest łatwiej już te trzy piętra wyjść, bez zadyszki wychodzą, więc to jest chyba też takie właśnie, przepraszam, że ci przerwam, ale to mi się tak po prostu przypomniało właśnie z
swoją tezą, także mówię, gdzieś to mówię, wysłyszał swoich pacjentów, także... Nie, bo nawet nasza rozmowa tak zeszła, przecież aktywność fizyczna to jest naprawdę wszystko, co my robimy. Mhm. I ja też często mówię, zadaję pytanie, a ty uważasz, że jak jesteś aktywny? Mhm. Sprzątam. I niektórzy, i, słuchajcie, mam na przykład panią, która jest wiecznie wszędzie spóźniona i ona biega, cały czas biega, ale przychodzi do pracy i siedzi. No. Więc jej się wydaje, że ona jest niesamowicie aktywna fizycznie. A ja mówię, hola, hola, teraz proszę pomyśleć, ile pani siedzi w ciągu dnia. I wychodzi 10 godzin. No bo to jest takie, no mówię, no mylimy troszeczkę aktywność fizyczną z sportem. Zresztą nawet nasza rozmowa gdzieś poszła już w to bieganie, więc znowu biegać. Ale dla mnie to jest wstań, zacznij się ruszać, nie wiem, siedzisz 10 godzin, idź do toalety, idź po schodach, nie windą. To jest aktywność fizyczna, która, od której powinniśmy gdzieś tam zacząć, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy my non-stop siedzimy. My cały czas tylko siedzimy. Czyli w takich codziennych czynnościach po prostu przemycać tą aktywność. Nie wiem, nawet no teraz się już wiadomo, rzadko, choćby, rzadko jeździ autobusem, ale nawet wysiąść, nie wiem, ten przystanek wcześniej, iść do pracy na nogach. To są takie najprostsze, najłatwiej dostępne rzeczy, których nam się po prostu nie chce robić. I tyle. Czy mogę jeszcze nawiązać to, co powiedziałaś wcześniej, właśnie twoi pacjenci, tak, klienci, którzy przychodzą i widzą ten efekt, że za którymś tam razem już jest lepiej. To jest to też jakby bardzo istotna kwestia w kontekście czy aktywności, czy w ogóle rozwoju sportowca, czy tam kogoś, kto uprawia daną dyscyplinę. Jeśli widzisz ten efekt, jaki by on nie był, to ten efekt pozytywny zawsze cię popycha do tego, żeby dalej to kontynuować. I pod kątem psychologii, jakby nastawienia, jest to kluczowa kwestia. U nas w Akademii wielokrotnie były takie sytuacje, że dziecko już było bardzo blisko, aby pewien pułap przeskoczyć, ale jednak brak cierpliwości u rodzica, bo czekał już trzeci tydzień, a myślał, że efekty będą troszkę szybciej. I nie wytrzymali, prawda? Gdzieś tam zabrali dziecko. Gdzie dziecko, uważam, że po jeszcze kilku zajęciach by poczuło się pewniej w grupie, zobaczyłoby, że ma wyższe umiejętności i to pozwoliłoby być może temu dziecku grać dalej, prawda? Wiele jest takich sytuacji, że na przykład były dzieci, które na etapie ośmiolatka były słabsze, ale były cały czas i trwały w treningu i w tym momencie po 7 latach część chłopaków na kadrę województwa jeździ, mają jakieś tam na testy zaproszenia, prawda, do innych klubów, więc to pokazuje, że często trenerzy, mówię już o piłce czy o sporcie dzieci takich najmłodszych, zapominają o tym, że to nie jest ten moment, w którym możemy oceniać dziecko, prawda? Bo nie widzimy jakby dynamiki, możliwości rozwoju danego człowieka, prawda? I to jest kluczowe. I też w kontekście jakby aktywności, jeśli chodzi o dzieci, bo podjęliśmy rozmowę na temat zawodowych sportowców, starszych osób, prawda? W kontekście dzieci bardzo mocno jestem za tym, żeby jak najdłużej nie przechodzić do specjalizacji, tylko żeby dzieci od najmłodszych lat, powiedzmy nawet do 14 roku życia, żeby ta proporcja między jedną główną dyscypliną a innymi dyscyplinami była jak najmniejsza, prawda? Bo tutaj, jeśli dziecko będzie kreatywnie się rozwijało, będzie dotykało różnych dyscyplin, nie tylko piłki nożnej, ale koszykówki, nie wiem, pływania, siatkówki, u nich hokeja, generalnie to zawsze będzie potem taką niesamowitą bazą i fundamentem, który pozwoli temu zawodnikowi być może w przyszłości osiągnąć sukces, a nie mieć perspektywę na sukces w wieku 16 lat, nagle się okazuje, że problem z kolanem, problem z tamtym, no, prawda? No bo fajnie nawiązałeś do globalizacji ruchu tak zwanej, czyli tego, co przemycamy bardzo mocno my jako medycy, żeby dbać nie tylko o ten aspekt właśnie sportu pod względem kaloryczności, czy tam właśnie tego, żebyśmy wysiłku, prawda? W jakichś tam normach takich, które są ogólnie przyjęte dla zdrowia, tylko właśnie ta globalizacja naszego organizmu, czyli myślmy o naszej aktywności codziennej, o naszym takim momencie, od kiedy wstajemy rano do momentu, kiedy się kładziemy spać, myślmy o tym, żeby właśnie to była taka globalna sytuacja, żeby nie fiksować się na jeden rodzaj, właśnie, czy to będzie to bieganie, dlatego że, no nie wiem, czy lubimy, czy chcemy, czy ktoś nam właśnie polecił, że to musi być tylko bieganie, ale właśnie dbajmy o tą taką globalizację, więc fajnie jest się rozwijać. Ja mam bardzo małe doświadczenie w pracy z dziećmi, bo szczerze mówiąc, całe moje życie zawodowe to praca z dorosłymi, dlatego dosyć ciekawie wyłapuję te informacje od Ciebie. Myślę, że dzieci są bardziej podatne chyba na takie rzeczy niż dorośli, nie wiem, z dorosłymi moim zdaniem pracuje się trochę trudniej, bo mamy
mamy taką tendencję do utartych schematów. To jest dobre i to koniec kropka. To pomogło mojemu sąsiadowi, więc ja też tak pójdę w takim torem. Więc chyba trochę tak. A dzieci nie mają tego ograniczeń, prawda? Są bardzo chłonne i myślę, że też ten potencjał, my jako trenerzy nie możemy tego potencjału jakby zabijać, kierunkować, tylko będziesz piłkarzem. No właśnie. Masz 7 lat i masz być to piłkę nożną, a nie potrafi piłki załóżmy złapać, nie zna zasad innych dyscyplin. Uważam, że pomimo, że jestem trenerem piłki nożnej, chcę podkreślić to, że jednak jest to świadome działanie też nasze, w naszej akademii i tak to powinno chyba wyglądać wszędzie. No to przyznaj się, jaki inny rodzaj sportu uprawiasz? Ja. Mamy sporo aktywności. Spaceruję po górach. Okej. Okay. Na rowerku jeździłem po temu. Teraz jak wiemy była ta przerwa zimowa. Nie no, muszę się zaktywizować, ponieważ w ostatnim czasie skupiałem się bardziej na tym trenowaniu i na rozwijaniu naszych projektów, a dla siebie troszkę tego czasu miałem mniej, ale małżonka słyszała, że musimy się rodzinnie wszyscy zasiąść, więc myślę, że od jutra już też muszę z szafy wyciągnąć jakieś sportowe buty. I zaczniemy coś sobie działać. Tak śmiechem żartem, bo ja się spisywałam swego czasu na jodze i tak złapałam się w pewnym momencie w gabinecie, że ktoś mnie pyta właśnie, jaki rodzaj aktywności fizycznej jest najlepszy. Joga. Po prostu joga jest super. I tak w pewnym momencie się, kurczę, no nie, no to chyba ja popełniam fupa. W sensie takim, że każdy ktoś popatrzy na mnie tak, no joga, gdzie mój kręgosłup się nie zgina, gdzie coś. Więc właśnie te wszystkie aktywności fizyczne, spacery są super, faktycznie. Ja polecam często kijki Nordic Walking. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia z kijkami, ale na przykład ja lubię kijki Nordic Walking. Ale tego coś trzeba umieć, bo to też jest coś jak bieganie, czy idziesz, bierzesz kijki, idziesz. Aha. Nie, nie. Tylko niektórzy ciągną te kijki za sobą, albo i po prostu tak tylko, o tak. To jest super, że idziesz, ale jak już to nazywasz Nordic Walking, to przynajmniej na odcie chodzi. Ekstra, że się ruszasz, ale wracamy do specjalisty. Który na początku, jak ci da ten żer dla rybek i ty złapiesz po prostu damę, to wtedy możesz sobie już kreować jakby własną tożsamość w dyscyplinie, ale trzeba od tego zacząć. A ja mam jeszcze pytanie do tych 8000 kroków, które teraz są takie popularne. I nie słyszałem. To jest... Ja 10 słyszałam. To 8000, no w każdym razie. Czy to rzeczywiście ma już jakiś wpływ, jeśli faktycznie się zmotywujemy na zegarkach naszych, będzie o jedno, jest 7,5, dobra, jeszcze te 500 jakoś tak, zrobię. Jak to jest z tymi krokami? Czy te 10000 kroków dziennie to faktycznie jest taka dobra rentowność tej... Nie ma żadnego badania, które potwierdza, że 10000 kroków to jest jakiś optymalny rodzaj ruchu. Nie, to nam zagwarantuje jakiekolwiek zdrowie, czy jakiś, nie wiem, poprawę. Świetna rzecz, to jest cały czas, ja cały czas powtarzam, coś, co kogoś pchnie. Czyli tak, zakładamy zegarek czy sobie, czy dziecku i musisz nabić 6000 kroków i idziesz. Ale czy idziesz? Czy robisz coś ze sobą? Nie wiem, musisz nabić 10000 kroków? To chodzisz i chodzisz. Ja sama pracując jako trener, słuchajcie, ja w ciągu całego dnia robię 3500 kroków. Ja większość czasu siedzę. Nawet jeżeli robię trening, no to robię go, że tak powiem, ćwiczenie, ale robię w miejscu, więc mi już kroków nie liczy. Ręka się nie rusza. Tak, jest dokładnie. I jak ja bym się miała przyjmować tym, że ja nie zrobiłam, nie wiem, 10 tysięcy kroków, których, o Jezu, no nie wiem, co ile bym musiała zachodzić, ale że nie zrobiłam, wiesz, że mam te 3,5 tysiąca kroków, a zrobiłam 2,5 godziny treningu siłowego. Może przesadzam, ale 1,5 godziny treningu siłowego. Także ale to się wzięło z pacjentów kardiologicznych. To było zalecenie. Tak, to był temat. Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła, że pacjenci obciążeni kardiologicznie powinni swoją liczbę kroków dziennie szacować na około od 8 do 10 tysięcy kroków. To jest taki, tak, to jest właśnie taki optymalny czynnik, gdzie będą w tej grupie zmniejszonego ryzyka powstawania kolejnych problemów kardiologicznych. Także to się wzięło właśnie z tej kardiologii, a później zostało tak trochę przemycone właśnie do takiego dnia codziennego, że każdy z nas powinien robić 10000 kroków, tak? Więc to znowu fajnie byłoby pomyśleć o tym, jaki mamy rodzaj pracy. Rzeczywiście dla osób, które mają większość dnia taką stateczną, czyli siedzimy i jedynie przemieszczamy się po bardzo małej przestrzeni, jak wstajemy i odkładamy segregator gdzieś tam z biurka, to rzeczywiście fajnie byłoby im zalecić, że poza pracą, czyli jeżeli w pracy zrobiło się tam 3 do 5000 kroków, to po pracy fajnie zrobić dodatkowe jeszcze 3-4, tak żeby ogólnie ta suma była blisko 10000 kroków. No ale czy to jest jakiś super wyznacznik? No. Ale też zobaczmy teraz, jakie są czasy w ogóle, prawda? Ludzie mają coraz mniej czasu, dużo pracy, dużo stresów, tak? Problemy też z pandemią związane. To jednak wszystko ma wpływ na to, że jednak my jako ludzie te parametry swoje obniżamy, tak? Generalnie mówię, bo jak ktoś jest super atletą i ćwiczy, wiadomo.
Ale generalnie, czy kilkanaście lat temu mogłoby paść pytanie, ile tysięcy kroków należałoby zrobić, aby być w zdrowiu? Myślę, że kilkanaście lat temu ludzie też byli i mocniejsi, i silniejsi, mieli więcej czasu na aktywność fizyczną, więcej po prostu pracowali. Teraz jakby mamy takie czasy, ta multimedializacja jest tak ogromna, że naprawdę ludzie no po prostu raz, że ich parametry spadają, dwa, stres poszedł w górę, prawda? To jest zauważalne. My też to zauważamy tutaj wśród młodzieży, z którą pracujemy i też myślę, że jest to ważna kwestia, nad którą trzeba się pochylić, więc generalnie też trzeba się ratować poprzez zdrowe odżywianie, o którym też na razie gdzieś tam tak konkretnie było mało, więc wspaniale, że jest firma Vivio. To ja proponuję następny panel zrobić na Orbitrekach, żebyśmy się też ruszali, a nie siedzieli. Tak, w terenie zrobimy. Zapraszam. Tak. Mam nadzieję, że kamera nie wyłapuje moich stóp, bo cały czas biegam. Jak już był przedtem poruszony, Kuba, temat odżywiania, był tutaj taki jeden, czy znamy chyba taki jeden najbardziej popularny mit odnośnie jedzenia owoców po 18. Czy to możemy, czy nie możemy? Jak to jest z tymi owocami? No. Z wszystkim to, co teraz jest takie zmitowane, tak? W ogóle nie jedzenie po 18. To mówię, to już owoce to już jest taka już konkretna rzecz, ale ogólnie jest takie też stwierdzenie, że już po 18 to już nie. I tak naprawdę, słuchajcie, no nie ma czegoś takiego, tak jak mówię, nie ma żadnych naukowych dowodów, że jedzenie owoców po 18 nam szkodzi, więc absolutnie, to wszystko zależy od nas samych, od tego, jak u nas wygląda doba, jak jesteśmy właśnie aktywni fizycznie, o której kładziemy się spać, jak ten dzień wygląda i tak naprawdę zawsze gdzieś... Słyszę to właśnie, że po 18 owoce już nie, no bo to jest cukier, bo to jest energia i to już odłoży się w tkankę tłuszczową i zawsze się zastanawiam, że jak ktoś potrafi sobie by przyłożyć ten cukier na tkankę tłuszczową, a nie potrafi na przykład masła czy na przykład sałatki z dużą ilością oliwy, gdzie ten tłuszcz jest już po prostu takim czystym tłuszczem, który się będzie odkładał, nie umie tego jakby też połączyć w to, że to też będzie się odkładało wieczorem, także nie ma czegoś takiego, że nie możemy jeść owoców po 18. To też zależy, mówię, od wszystkich takich czynników indywidualnych, ale jeżeli to na przykład są owoce połączone z jakimś fajnym jogurtem naturalnym, czy z jakąś formą białka tak przemyconą, to jak najbardziej. Więc tutaj, mówię, absolutnie nigdy nie podpiszę się pod czymś takim, więc mówię, ale to też zależy właśnie, jeszcze jest druga kwestia, tak, że nie możemy. To wszystko właśnie zależy od nas samych, bo na przykład owoce będą powodowały u niektórych wzdęcia, więc tak naprawdę niektóre osoby wieczorem no nie będą mogły ich zjeść przez takie dolegliwości, żołądkowo-jelitowe, więc to bardziej jest od tego zależne. Nie od tego, że cukier z owoców nam w jakikolwiek sposób szkodzi. Także nie. A co jeśli chodzi o podjadanie? Bo to też jest taki popularny temat ogólnie. Jak jakby pozbyć się tego podjadania? Czy macie jakieś rady na to? Słuchajcie, pracuję już prawie 7 lat i z tym podjadaniem jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, że jeżeli ktoś wchodzi na dietę, taką dobrze rozpisaną, gdzie ma odpowiednią ilość białek, tłuszczów, węglowodanów, odpowiednia ilość wody, regularność posiłków, żeby podjadał. Bo wiecie, podjadanie bierze się z tego, że czegoś nam brakuje. Tak naprawdę ludzie myślą, dobra, nie zjem drugiego śniadania, tam zjem jabłko i będzie okej. Okay. Nie, ten organizm się będzie upominał o to cały czas. Dlatego my jakby myśląc, że rozwiązujemy problem, bo zjemy zdrowe, fajne jabłko, a nie zjemy o konkretnego posiłku, no to gdzieś tam nic już od nas ten organizm nie zawoła. Dlatego my podjadamy, bo czegoś nam brakuje, tylko że ja to mówię, no podjadamy, niestety, ale nie podjadamy sałatki, miksu sałat z serami, z jakimś kurczakiem, tylko bierzemy coś, co jest najszybciej pod ręką. No i niestety to są słodycze, no najczęściej. Najczęściej, prawda? Tak. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że podjadamy, bo brakuje nam jakichś konkretnych składników, prawda? Ale możemy też podjadać, bo nie radzimy sobie z emocjami. Tak, oczywiście. Także wtedy właśnie też dobrze jest, jeżeli tak się dzieje, dobrze jest wtedy właśnie zwrócić się do specjalisty. Czy stres też może mieć znaczenie właśnie? Jak najbardziej. Największy. A jakie techniki tak można polecić bezpiecznie właśnie dla kogoś, kto mówi, że właśnie stresując się zaczyna gdzieś tam sięgać po jakieś podjadania albo po jakieś właśnie takie no niezbyt fajne, zdrowe dla niego formy. Masz jakieś takie proste sposoby, żeby kogoś, bo zawsze słyszymy usiądź i pooddychaj. To najbardziej tego można usłyszeć, tak? I weźcie to i jakby nie zjeść czegoś słodkiego, jak się na ciebie patrzy. Tak. Nie jest fajne. Wiesz co, jeżeli to nie jest jakieś takie bardzo... nie dzieli się to bardzo często, tylko od czasu do czasu, no to też myślę, że nie ma nic złego w jakimś takim podjadaniu, prawda? To zależy, jaka jest intensywność tego. Ale ja myślę sobie, że takie uważne jedzenie,
żeby skupiać się, jak jemy posiłek, żeby skupiać się na tym, co robimy. Czyli odkładamy telefon, nie robimy pięciu rzeczy na raz. Zdarza się, że coś zjemy i zaczekamy ile osób teraz bo w międzyczasie pracowaliśmy, odbieraliśmy telefon, tam gdzieś jeszcze telewizor, tu ktoś coś do nas mówi, więc uważne jedzenie. I mnie na studiach nauczono takie techniki, kiedy zjadłam posiłek i za chwilę jestem głodna, usiądź i skup się na tym, co dzieje się w twoim ciele. Poczekaj chwilę, pobądź z tym. Jeżeli faktycznie ten głód się utrzymuje, no to zjedz jakąś przekąskę. Ale jeżeli po chwili cały czas czujemy, że jednak jesteśmy pełni i wciąż syci, to znajdźmy sobie jakieś inne zajęcie. Tak, bo jest coś takiego jak właśnie ten głód fizyczny i emocjonalny, tak? I ja właśnie, tak jak ty mówisz, z taką jakby teorią, to jest jeszcze coś takiego fajnego. Ja to też czasami, szczególnie dzieciom, tak? Bo dzieci mają takie niepohamowane też takie napady tego głodu, że tu chapnę to, tu coś. I to jest tak, jeżeli właśnie zjesz obiad i zaraz jesteś głodny, to jest chyba bardzo fajnie działa, szczególnie na dzieci. Pomyśl, czy w tej chwili, dobra, jestem głodny, pomyśl tak, jestem głodny, czy zjadłbyś mi teraz marchewkę? I większość tak siedzi tak, no nie. A mówię, no to nie jesteś głodny. Na to nie działa, bo wiecie, o co chodzi, że jakby człowiek... traumatyzujesz marchewkę. Mówię w Brukselkę. To i tak jest bardziej zniewidzony. Dajcie spokój z Brukselką, ale naprawdę jest coś takiego, że człowiek musi sobie jakby zadać pytanie, czy faktycznie jest głodny. I jakby, no ja nie mówię właśnie o marchewce, ale o czymś takim, co nie wiem, kojarzymy z czymś, że faktycznie nie wiemy, jak jesteśmy głodni, tak? Że to nie jest nasz... taki rarytas, no umówmy się, nikt nie podjada marchewki, tak? To nie jest jakby forma, że... No wie, zaskoczę. Mało kto. No może tak powiedzmy, tak? Mało kto gdzieś tam ma ochotę podjść tą marchewkę, tak? Ale jeżeli już gdzieś coś takiego się wydarza, no to warto gdzieś tam zwrócić uwagę na jakiś produkt, który, nie wiem, dobra, zjadłbym, nie wiem, drugą porcję obiadu, no to czasami ludzie, a to nie o to chodzi, tak? Bo to bardziej, wiecie, chodzi o to podjadanie takie, moim zdaniem, po jakimś posiłku, o to, że Jezu, jeszcze czegoś mi brakuje, ten deserek tak zwany. To też może wynikać wszystko jakby całościowo, ten cały problem z podjadaniem, jakby w kontekście zdrowia, jakby też jakby nasza organizacja całego dnia. Bo jeśli ktoś ma zaplanowane, prawda, kolejne działania, ma czas na posiłki, ma czas na pracę i potrafi jedno od drugiego oddzielić, prawda, kiedy też gdzieś tam dba o swoją taką sferę, tą mentalną w środku, to generalnie myślę, że te osoby, które są dobrze w trakcie dnia zorganizowane, one z takimi problemami się nie spotykają, prawda? Bo po prostu chodzi o to, aby jednak to życie jakby codzienne mieć pod większą kontrolą. Jeśli ta kontrola będzie, to myślę, że wtedy też takich różnych niepotrzebnych rzeczy dookoła będzie mniej. Chyba, że zamówiłeś paczkę z Biwie i przyszły świeże orzeszki, nie? Ale to też to podjadanie jest bardzo często związane po prostu z naszymi nawykami. Czyli nie wiem, siadamy wieczorem przed telewizorem, to co? Chipsiki. No i tak raz, drugi, trzeci, dziesiąty. I już po prostu siadam i ja już odruchowo za te chipsiki. To co ci się wydaje? To nie jest uważne, prawda? To jest taki, tak mówisz. No. Ja kiedyś czytałam o tym, tylko to się odnosiło do palenia papierosów, ale właśnie jeśli chodzi o zmianę nawyków, to też żywieniowych można odnieść. Chodziło o najgorsze, co było się pozbyć w rzuceniu papierosów, o nawyk wkładania czegoś do buzi, czyli ten nawyk tu. I to jest to samo, mi się tak wydaje, że przynajmniej w podjadaniu siedzimy, nie wiem, coś piszemy i tak. To tak niektórzy właśnie mają takie pojęcie, jak pytają, ile posiłków dziennie się i tak każdy ma wrażenie, że jak zjem śniadanie, obiad, no to zjem dwa posiłki dziennie. Ale właśnie my nie liczymy tego bardzo często. Ja mówię, wszystko co ma kalorie jest posiłkiem, więc tylko jeżeli się napijemy tej szklanki wody, no to już mamy święty spokój, nie musimy tego przeliczać. Ale faktycznie to też na przykład u dzieci tak wychodzi bardzo często, że rodzice się często martwią, że Boże, moje dziecko nic nie je cały dzień i tak dalej. Ale nagle jak się tak dopytujemy, no to tak, tutaj coś, pół bułeczki, tutaj pół bananka, tu troszkę jabłuszka, tu coś i nagle wychodzi, że wychodzi 10 posiłków dziennie, więc to jest takie właśnie, tak jak my mamy te nawyki i to jest najgorsze, że my też nie mamy często tego nawyku, po prostu usiąść, zjeść spokojnie ten posiłek, szczególnie te trzy takie główne, żebyśmy siedli, zjedli ten ciepły obiad, no tego myślę, że w tym dobie pędzącego czasu nam dużo brakuje, tego czasu na to, żeby zjeść posiłek, bo to by też nam generowało mniejsze ilości podjadania na pewno.
Bardzo dziękujemy za tak obszerną dyskusję, ale powoli musimy już kończyć, bo czas nas nagli niestety. Powiem wam, że nie wiem, kiedy ten czas minął i szczerze powiedziawszy, mogłabym to kontynuować przez następne kilka godzin, bo tak dobrze się zbanoczę. Także są jakieś pytania? Okej, to w takim razie, tak jak zapowiadałyśmy wcześniej, ten live jest nagrywany, tak. Będzie niedługo na YouTubie, a my w tym momencie bardzo wam dziękujemy za uczestnictwo. Wam dziękujemy za to, że zgodziliście się wystąpić i bardzo się cieszymy, że znaleźliście dla nas czas i mogliśmy tak fajnie porozmawiać o zdrowiu ogólnie. I mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Że spotkamy się niedługo. Także dziękujemy, dziękujemy za obecność. A wszystkim dziękujemy.